Powodzenia. Cześć, nazywam się Mateusz Zaręba, jestem właścicielem Centrum Wspinaczkowego Flash, propaguję wspinanie tu w Białymstoku. Tak uprzedzając pytanie. Chciałbym wam opowiedzieć przede wszystkim o pięknej pasji związanej z podróżowaniem, odkrywaniem niesamowitych zakątków, poznawaniu ludzi nastawionych na rozwój, na wyzwania, też na kontemplację przyrody i obcowanie z górskim żywiołem. Zaczęło się to w bardzo naturalny sposób dla ludzkości, zdobycie niezdobytego, patrzono gdzieś tam na szczyt, chciano tam wejść, okazywało się, że jedna ściana jest trudniejsza, druga jest łatwiejsza, dlatego wierzchołek już nie był ważny. Ważna była trudna ściana. To dało możliwość rozwoju wspinania sportowego, bardzo dostępnego dla wszystkich. Jak widzimy na zdjęciu, tu moja 3-letnia córka, bo droga wspinaczkowa może przebiegać po trudnych schodach, może na niej się wspinać emeryt albo 3-letnie dziecko, a tuż obok ma dla siebie wyzwanie na granicy swoich możliwości mistrz świata, który dotyka skały jedynie opuszkami palców czy czubeczkami butów, a mimo to napiera do góry, tak? Także to jest właśnie ta niezwykłość, hartowanie ludzkich możliwości do granic wytrzymałości. Ale profil wspinacza charakteryzuje nie tylko wiek, nie tylko płeć, ale przede wszystkim ukochanie przygody. Ukochanie przygody i wyzwań, bo nawet już najmniejsze dziecko podczas zabawy wspinaczkowej ma do czynienia z celami, które są szybkim sukcesem, ale też długoterminowe takie cele, które wymagają szalonej determinacji. Proszę sobie wyobrazić, że spadamy 100 razy z tego samego ruchu. 100 razy. To wymaga od nas mega precyzji, skupienia się, opanowania emocji i nadchodzi taki moment oswajania bestii, tak zwanego cienia wątpliwości, bo we wspinaniu cień wątpliwości jest wrogiem publicznym numer jeden. Przychodzi moment, że zaczynamy działać, że nawet dzieci zaczynają podejmować decyzje, mimo że ciało nie współpracuje, że ręka się otwiera, a my dalej napieramy można powiedzieć, wspinamy się siłą woli. To jest ta walka mentalna, wspinaczkowa. Bezpieczeństwo w skałkach. No jeżeli chodzi o niebezpieczeństwo ogólnie w życiu, no to tak naprawdę to są sytuacje, gdzie jest dużo czynników niezależnych od nas. W górach wysokich, gdzie jest załamanie pogody, kruszyzna, działanie na skrajnym zmęczeniu, tudzież nie wiem, inne jakieś przypadki losowe, jest bardzo niebezpiecznie. W dzisiejszych czasach sprzęt nie zawodzi. Ja nawet z rodziną jeżdżę w skałki, uprawiam rekreację taką wspinaczkową, bawię się tym wspinaniem. Mam taki piknik wspinaczkowy sobie, bo proszę mi uwierzyć, że łatwiej jest zacząć wspinanie, niż nauczyć się jeździć na rowerze, pływać czy na nartach. Naprawdę to jest bardzo dostępne. U nas nie ma takiej tradycji, więc po prostu my demontujemy pewne mity. Jest to kawał przygody, jak zaraz zresztą zobaczycie dalej. Poza właśnie, jest jeszcze jedno piękno odkrywania we wspinaniu, spotykanie niesamowitych ludzi. Ja sam poznałem jakichś, nie wiem, inżynierów kwantowych, gościa, który z Australii, który pracuje w NASA, bo nigdzie indziej, jak przy ognisku wspinaczkowym, nie spotkałem takiej otwartości i nie czuję się tak równy z innymi. Bo my zmagamy się z jednym potworem, z jakimś niesamowitym żywiołem i to nas zbliża do siebie. Tu jest ekipa z Białegostoku, w naszej miejscówce już na stałe w Grecji, gdzie właśnie zabieramy ludzi. Niektórzy wspinali się 2-3 miesiące, pojechali z nami na 200-metrowe ściany nawet. No, jest to naprawdę bardzo dostępne dla każdego. Jeżeli chodzi o mój projekt, bo chciałem właśnie bardzo jakoś tutaj zapropagować wspinanie, więc bardzo ambitnie staram się do tego podejść, będę się wspinał na poziomie instruktorskim, jednak to nie jest poziom wybitny, żeby gdzieś tam zaistnieć, dlatego kluczowy będzie styl wspinania. Moim stylem wspinania i w moim projekcie chciałbym wspinać się free solo. Free solo, czyli bez zabezpieczeń linowych. Jest to najczystszy styl wspinania. Free solo jest niezrozumiałe nie dla wspinaczy. Dlatego odsyłam wszystkich do Facebooka Mati Climb, odpowiem na wszystkie pytania, to jest dłuższa polemika, więc możemy pogadać sobie na fejsie o free solo. Poza tym mój projekt będzie dotyczył też trudności związanych z różnymi rodzajami skał. Jako instruktor jeżdżę za granicę głównie właśnie jako instruktor, dlatego tutaj zdecydowałem się na Polskę. To są Sokoliki pod Jelenią Górą, granitowe turnie. Droga, która tutaj widnieje na zdjęciu, będzie pokonywana właśnie przeze mnie w tym stylu.
tutaj akurat sobie testuję to z liną. Skała urzeźbiona krawątkami, kryształkami kwarcu, na których stawia się nogi, bardzo surowe wspinanie ze szczelinami, z rysami tak zwanymi. Piaskowiec. Piaskowiec na Podkarpaciu, niespełna 450 km od Białegostoku, mamy super wspinanie, bardzo trudne, bardzo techniczne. Chodzi tutaj o szorstkość skały. Skała jest bardzo szorstka, trzeba wykorzystywać właśnie to na buty, na ręce, bardzo obłe chwyty. No, ale bardzo piękna też sceneria i tak naprawdę w miłym otoczeniu przyrody. Jura Krakowsko-Częstochowska, nasz piękny polski biały wapień, bardzo specyficzny, śliski jak porcelana, urzeźbiony jak ser szwajcarski. Polega to na, głównie właśnie na łapaniu takich małych dziurek. Tam się odbywa najwięcej polskiego sportowego wspinania, bo tych turniej jest najwięcej między Jurą, między Częstochową a Krakowem. To będzie wycieczka w głąb samego siebie zdecydowanie, to będzie zmierzenie się, konfrontacja z pewnymi lękami, słabościami, ale dla mnie osobiście będzie to też pewnego rodzaju walka taka mistyczna, może dialog z przyrodą, dla mnie też z Bogiem, z wiecznością, to jeżeli chodzi o moje wewnętrzne, bardzo głębokie jakieś tam wyzwanie. Oczywiście to nie jest jakaś misja samobójcza, będę się wspinał nad kraszpadami, nad materacami, będę miał sztab ludzi, czyli spoterów, którzy nie pozwolą mi się roztrzaskać o skały. Ja decyduję, kiedy się wspinam, nie czuję się pewnie, to nie jest ten moment, mogę się wycofać, także tak naprawdę to jest ta magia chwili, ten moment, że po prostu jak czuję, że wszystko kontroluję, napieram do góry. Emocje w górach. Góry to laboratorium emocji. Naprawdę ja jako instruktor często pcham swoich kursantów do granic ich możliwości. Spotykam się wtedy z płaczem, z agresją, klną na mnie, nawet, nie wiem, zamykają się w sobie, ale zawsze na końcu jest wzruszenie, dziękowanie, zawsze na końcu jest po prostu euforia i satysfakcja, która nie zna granic. To jest mój kolega, po 50 zaczął się wspinać, trenuję go pół roku, po 3 miesiącach zrobiliśmy 170-metrową ścianę w Leonidio w Grecji, bo tutaj chodzi o charakter. O chęci. Każdy ma swój Everest. Everestem moim jest właśnie ten projekt. Jeszcze na koniec chciałbym dodać, że może jakiś filmowiec by się znalazł chętny do współpracy. Dziękuję.